Jesteście Państwo gotowi? Dzień dobry. Szanowni Państwo, jesteśmy przed budynkiem Prokuratury Krajowej. Budynku bardzo ważnego dla stabilności ustrojowej naszego państwa, ale nielegalnego, nielegalnie siłowo przejętego przez bodnarowców w styczniu tego roku. I mamy tego owoce. Nielegalne działania wobec opozycji. Wczoraj został zatrzymany w mieszkaniu poseł Marcin Romanowski, został wyprowadzony z mieszkania w sytuacji, w której w piątek po decyzji Sejmu stawił się w tym budynku, mimo że nie uznaje legalności działań tej prokuratury, wiedział, że będą podejmowali działania siłowe. Chciał wyjaśnić sprawę, w której prokuratora chce mu postawić zarzuty, ale w piątek prokuratorzy już rozjechali się na weekend. O co chodzi? Chodzi tylko i wyłącznie, szanowni państwo, o pokazówkę, o pokazanie represji, pokazanie, że stosuje się aparat siły wobec przedstawicieli opozycji, ale ta sprawa ma wiele wątków związanych z bezprawnymi działaniami. Jest nim również fakt posiadania przez posła Marcina Romanowskiego immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pomimo tego posiadania tego immunitetu bodnarowcy zdecydowali się go zatrzymać, co pokazuje, że dzisiejszy aparat państwa skupiony jest tylko i wyłącznie na siłowym stosowaniu represji wobec opozycji politycznej w sprawie, która nie ma ku temu podstaw. Okoliczności wczorajszego zatrzymania budzą dodatkowe wątpliwości. Różne działania na miejscu podejmowane przez służby pokazują, że po prostu Donald Tusk, Adam Bodnar wysługują się aparatem siłowym naszego państwa, by realizować swoją chorą żądzę zemsty. Szerzej posłowie obecni podczas konferencji wyjaśnią poszczególne wątki nielegalnych działań prokuratury Bodnara. Bardzo proszę, pan poseł Smoliński. No, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem sięgających lat 80. muszę z przerażeniem stwierdzić, że pewne elementy neoprokuratury przypominają te z lat 80. Bodnarowcy w zasadzie jak lemingi pod przywództwem Tuskowodza idą nad przepaść i prowadzą nasze państwo niestety w kierunku państwa autorytarnego. To widać po działaniach nie tylko w sferze prokuratury, gdzie jest łamane prawo krajowe, ale także międzynarodowe, o czym za chwilę, bo ten immunitet europejski jest niewątpliwie tutaj obowiązujący. Mamy to w przypadku działań dotyczących dyplomacji, gdzie bez zgody prezydenta będą powoływani jacyś, nie wiem, kierownicy polskich ambasad. No, pan Klich chyba powiedział jako kierownik ambasady. Będą do niego mówili panie kierowniku, bo on przecież ambasadorem nie będzie. I tak tutaj neoprokurator Bodnar też bez, poprzedni prokurator odwołany bez zgody prezydenta, a tutaj nawet nie zwrócono się o opinię do prezydenta, żeby powołać neoprokuratora Korneluka, który nie jest prokuratorem. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że został powołany ze złamaniem prawa. I pozostali prokuratorzy, nie patrząc na to, wykonują jego polecenia polityczne i dochodzi do łamania prawa. Naprawdę z ogromnym, że tak powiem, przerażeniem patrzę na to. Pewne nadzieje są w tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Wyznaczony na przyszłego wiceprezydenta senator, który wypowiadał się na temat Polski wielokrotnie. Myślę, że jeżeli zostanie wiceprezydentem, będzie patrzył tej władzy na ręce i to jest jakaś nadzieja przed naszymi wyborami przyszłorocznymi, ale także przed tym, co teraz prokuratorzy robią, jest apel do prokuratorów. Pamiętajcie, że Bodnar, Tusk znajdą schronienie międzynarodowe. Wy tutaj zostaniecie, wy będziecie musieli odpowiadać za to, co w tej chwili robicie. Nadużywanie artykułu 231. Jest ewidentne i to no, niestety no, będzie być może w przyszłości również wykorzystywane, bo otwieracie drogi, które pokazujecie nowe drzwi, nowe sposoby eliminowania przeciwników politycznych. Naprawdę apel do prokuratorów, do sędziów, żebyście zatrzymali się w tej nienawistnym działaniu wobec obecnej opozycji, które prowadzi do łamania praworządności, o której tak wiele przez ostatnie 8 lat się mówiło. Szanowni Państwo, dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości, mając na uwadze immunitet, który wciąż przysługuje, immunitet europejski, który przysługuje panu ministrowi, panu posłowi Romanowskiemu, że mamy do czynienia z bezprawnym pozbawieniem wolności pana ministra, pana posła i o tym trzeba bardzo jasno mówić. Przepisy są w tym zakresie
absolutnie po stronie pana posła Romanowskiego, a więc mamy do czynienia z totalnym bezprawiem. Patowładza nie tylko łamie przepisy prawa krajowego, ale także przepisy prawa międzynarodowego. Pokrótce, artykuł 15 porozumienia ogólnego dotyczącego przywilejów i immunitetów Rady Europy wprost stanowi o tym, że członkom tego zgromadzenia przysługuje immunitet. To porozumienie, ale także protokół dodatkowy zostały przez Polskę ratyfikowane w 1993 roku i są obowiązującym w Polsce prawem, prawem międzynarodowym, które jest stosowane w innych demokratycznych krajach. Pod rządami patopremiera, patorząd i patoprokuratorzy niestety tego prawa nie stosują. Jeżeli spojrzymy również w regulamin i wytyczne do tego porozumienia, do czego zachęcam wszystkich Państwa, ale także tych prokuratorów, którzy tutaj bezprawnie przetrzymują pana ministra, pana posła Romanowskiego, to dowiemy się, że to nie jest ten sam immunitet, który przysługuje parlamentarzyście, który przysługuje posłowi, a który został faktycznie uchylony, tylko jest to ich immunitet odrębny. Ten immunitet ma na celu, i o tym mówi wprost regulamin, do właśnie tego porozumienia ogólnego, że jest to immunitet, który ma chronić po pierwsze integralność zgromadzenia Rady Europy, a po drugie niezależność funkcjonowania członków tego ciała, ich Urzędu Europejskiego. Więc nie może być tu mowy o tym, że jest to tożsamy immunitet z immunitetem sejmowym, parlamentarzysty czy senatora. Więc nie ma żadnych wątpliwości, że to pozbawienie wolności jest absolutnie bezprawne i łamie, jak już mówiłem, nie tylko reguły prawa krajowego, bo przecież to zatrzymanie, o którym była mowa, jest przeprowadzone tylko po to, żeby pokazać spektakl. Pan poseł stawił się, chciał odpowiadać, chciał wyjaśniać, no ale potrzebne było takie spektakularne zatrzymanie, żeby pokazać być może tym spod znaku ośmiu gwiazdek, a że także po tej porażce w sprawie głosowania, w sprawie aborcji, że przecież tutaj władza Tuska i spółki ma się dobrze. Patowładza pozostaje patowładzą. I jeszcze jedna rzecz. Tutaj w tym budynku urzęduje przebieraniec, patoprokurator Korneluk. Dlaczego tak mówię? Po pierwsze, wspominał o tym już pan poseł Smoliński. Nie było dochowanej procedury i nie ma zgody prezydenta Rzeczypospolitej na odwołanie i powołanie, więc powołanie jest nieskuteczne. No i mieliśmy do czynienia kilka dni temu z wywiadem tegoż patoprokuratora, przebierańca za prokuratora krajowego, który w jednej ze stacji radiowych jeszcze przed zatrzymaniem, jeszcze zanim zostały złożone wyjaśnienia przez pana ministra, pana posła Romanowskiego, mówił, jeżeli Romanowski zostanie zatrzymany, my wystąpimy z wnioskiem o areszt, o tymczasowe aresztowanie. Pytam wszystkich i pytam tych prokuratorów, którzy tutaj są, bo trzeba ich oddzielić od tysięcy uczciwych prokuratorów, którzy na co dzień normalnie pracują zgodnie z polskim prawem. Jak to jest z niezależnością prokuratorską, że kilka dni przed przeprowadzeniem czynności tenże niby prokurator krajowy przesądza o tym, czy będzie wniosek o tymczasowe aresztowanie, czy go nie będzie. Przed przeprowadzeniem czynności bez informacji prokuratorów referentów. Przecież to oni są gospodarzami tego postępowania. Czy tak wygląda niezależna prokuratura pana Korneluka, czy tak wygląda niezależna prokuratura prokuratora generalnego pana Bodnara? A gdzie prawo do obrony? Jeżeli już przed przeprowadzeniem czynności, które nie powinny być przeprowadzane z tych kwestii, o których mówiłem, przesądza się o tym, czy będzie wniosek o tymczasowe aresztowanie. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z patologiczną sytuacją nieprzestrzegania prawa polskiego, nieprzestrzegania prawa europejskiego, a więc patorząd, chcąc przykryć różnego rodzaju swoje niepowodzenia, realizuje tą żądzę zemsty, bo tutaj nie ma żadnego innego uzasadnienia poza tym, żeby mścić się na tych, jak oni pewnie mnie mają, wrogach tego patorządu. Szanowni Państwo, nie możemy na to pozwolić, bo to wszystko w każdym razie może dotyczyć nie tylko parlamentarzystów, ale każdego z nas, każdego zwykłego obywatela. Skoro można bezprawnie pozbawić wolności posła, ministra byłego, to tak samo można postąpić z każdym obywatelem. Chodzi o praworządność, którą oni mieli tak często na ustach, a która dzisiaj została gdzieś głęboko schowana. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy pod siedzibą Prokuratury Krajowej, która mieści się przy ulicy Postępu. Postęp kojarzy się z czymś pozytywnym, natomiast w wykonaniu tych uzurpatorów, przebierańców, jak określił ich poseł Bogucki, mamy do czynienia z postępem negatywnym. Najpierw łamali prawo krajowe, teraz już wiemy, że łamią również prawo międzynarodowe. Jest postęp. Katalog przestępstw popełnianych przez tych urzędników coraz większy, bo nie podlega dyskusji, szanowni Państwo, że
poseł Marcin Romanowski cieszy się immunitetem międzynarodowym. Wynika to wprost z przepisów prawa, które zostały przytoczone przez posła Boguckiego, ale również z opinii ekspertów w dziedzinie prawa międzynarodowego. Jak wskazuje sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pan sędzia Kamiński, poseł Romanowski ma w dalszym ciągu immunitet. Ma immunitet, ponieważ immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ma chronić właśnie tych przedstawicieli przed zakusami władzy, przed rządami autorytarnymi. I szanowni państwo, o zgrozo, Rada Europy, organ, który ma chronić prawa człowieka, właśnie jest po to powołany, udziela immunitetów swoim członkom właśnie po to, żeby byli chronieni przed reżimami, przed zakusami władzy. I co? I władza Bodnarowa nic sobie z tego nie robi. Pamiętamy, jak rządziła Zjednoczona Prawica, wtedy prawo międzynarodowe stało ponad prawem krajowym, europejskie prawo było najważniejsze dla tych przedstawicieli. Dzisiaj okazuje się, że za nic mają te przepisy, dla nich liczy się wyłącznie rewanżyzm. Chciałem mocno podkreślić, Roman Giertych w jednym ze swoich wpisów na komunikatorze twitterowym napisał, że jeśli Romanowski zacząłby sypać, to może liczyć na złagodzenie kary i traktowanie po macoszemu przez prokuraturę. Czy lepiej o lepszy dowód, szanowni państwo, niż taki wpis Romana Giertycha? O co tu chodzi w tej sprawie? W tej sprawie chodzi wyłącznie o wymierzenie ataku w opozycję, w ugrupowanie, w liderów Zjednoczonej Prawicy. Tu nie chodzi o żaden Fundusz Sprawiedliwości, tu nie chodzi o żadne urzędniczki, czy księdza Olszewskiego, czy posła Romanowskiego. To są wyłącznie ofiary, które mają jakby dać drogę do tego, żeby skazać i przeczołgać całe środowisko dzisiejszej opozycji. I właśnie po to są te immunitety, i krajowe immunitety, i międzynarodowe, żeby przed takimi sytuacjami chronić polityków. Szanowni państwo, poseł Marcin Romanowski jest bezprawnie pozbawiony wolności. Nie ulega to wątpliwości. Pan prokurator Bodnar wczoraj w komunikacie prokuratury krajowej mówił o jakichś mitycznych opiniach. Tylko że w przestrzeni publicznej jedyne opinie pod nazwiskiem, które dotyczą tej sprawy, to są opinie wskazujące na to, że Marcin Romanowski jest bezprawnie pozbawiony wolności. To są, szanowni państwo, fakty. Jest bezprawnie pozbawiony wolności z tego powodu, że od pół roku Donald Tusk i spółka instalują systemowy aparat represji przeciwko opozycji. Siłowe przejęcie mediów publicznych, siłowe przejęcie prokuratury, torturowanie zatrzymywanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, teraz kolejne dalsze działania. I z pewnością będziemy podejmowali działania w sferze politycznej, na forum parlamentu, w ramach również przedstawicieli naszego klubu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, ale również wiemy, że obrona pana posła Romanowskiego jest bardzo aktywna w tym obszarze i będzie z pewnością informowała o podjętych działaniach, ale sytuacja na chwilę obecną o godzinie 10 jest taka, że Bodnar i Tusk bezprawnie pozbawili wolności posła na Sejm Marcina Romanowskiego. Czy mają państwo pytania? Czy panowie wiedzą, co teraz dzieje się z byłym wiceministrem Marcinem Romanowskim? Czy rzeczywiście czy przebywa w szpitalu? Czy jest kontynuowane przesłuchanie? Czy mają panowie na ten temat informacje? Odsyłam do pana mecenasa Bartosza Lewandowskiego, który ma najbardziej aktualne informacje o stanie czynności prowadzonych z udziałem pana posła Romanowskiego poprzez uzurpatorów z prokuratury krajowej, którzy bezprawnie pozbawili wolności posła Marcina Romanowskiego. Nie mam więcej pytań. Dziękujemy.